witam serdecznie Państwa na premierze filmu. Oczywiście ten pierwszy wyświetlaliśmy ten film 19 sierpnia w równe stulecie otwarcia naszego budynku. No bo dlaczego 19 sierpnia? Dokładnie 100 lat temu budynek był otwarty. I tak jak 100 lat temu zaczynało się od mszy świętej, szła procesja tutaj do tego miejsca i żeby tu hucznie świętować. I tak powtórzyliśmy to 19 sierpnia i tego dnia wyświetliliśmy film o właśnie powstaniu tego budynku. Dokładnie 100 lat temu, w sierpniu 1923 roku w Brennej uroczyście otwarto przy udziale między innymi księdza Józefa Lądzina i wielu innych zasłużonych dla tej ziemi ludzi, dom katolicko-ludowy. De facto pierwszy dom kultury na wsi cieszyńskiej. Rzecz niespotykana w Brennej, najbardziej zacofanej wiosce w naszym regionie, który względem Polski w sumie przodował w rozwoju kulturalnym i cywilizacyjnym. Właśnie tutaj w tej Brennej powstało coś niezwykłego. Kosztem paru milionów ówczesnych marek polskich, na dzisiejsze to też by było pewnie parę milionów złotych, biedni górale, no zacofani, bo część z nich ledwo miała się podpisać, postanowili sami, bez żadnych subwencji państwowych, kościelnych, wybudować właśnie taki dom kultury. Jego nazwa pełna to Dom Katolicko-Ludowy. Z czasem Dom Katolicko-Ludowy imienia księdza Józefa Lądzina, bo właśnie w zasadzie jedynie ksiądz Józef Lądzin pomógł, dobrym słowem wspierał tą inicjatywę. Inicjatywę grupki działaczy młodzieży katolickiej na czele z Karolem Sabatem i kilkoma innymi przedstawicielami właśnie breńskich rodzin, rodziny Hellerów, synów, córki, synowie córki wójta ówczesnego Brennej, Pawła Hellera się zaangażowali, jego krewni, dalsi, ale także inne rodziny Moskała z Moczydła, nawet gdzieś tam jakieś drobne datki z Ameryki Bryniacy przysyłali, więc właśnie dzięki temu, że takie miejsce powstało, Brenna wysunęła się na czoło de facto wsi cieszyńskich w procesie modernizacji. I co dzisiaj nas bardzo cieszy, istebniacy, na przykład Jerzy Probosz, najwybitniejszy polski poeta przedwojenny, z wielkim uznaniem właśnie o Bryniakach się wyrażali i mówili: my w Istebnej zazdrościmy wam. Jak to zrobiliście, nie wiemy, ale chcemy was dogonić. I próbowali istebniacy, właśnie proboszcz, no ale nie udało się. I chociaż wiadomo, w wielu innych dziedzinach też przodowali. Także jesteśmy bardzo dumni w Brennej, pamiętamy o tych bohaterach. Dzisiaj wyświetlimy film 30-minutowy, film dokumentalny, bardzo cenny. Dlatego cenny, że udało nam się odwiedzić z kamerą dzieci budowniczych tego miejsca. Młodzież katolicka, właśnie takie nazwiska jak Karol Sabat, Antoni Heller, Józef Gielata, Józef Gaszczyk i wiele, wiele innych. Ich dzieci dzisiaj mają po 95 lat nawet, pani Helenka Wrólewska na przykład w Skoczowie, i udało nam się nagrać synów bohaterów. Bo proszę sobie wyobrazić, dzisiejszą młodzież, pokolenie 16-20-latków, których nikt nie przymusza, ale oni miesiąc pracują, zbierają cegiełka do cegiełki, grosz do grosza i budują dom kultury duży, no bodaj na 200 metrów. Dzisiaj to ten koszt właśnie, to też miliony złotych by było. I oni to zrobili. I ci młodzi ludzie własnym życiem te kredyty, wszystkie tą pracę musieli jak gdyby doprowadzić tą budowę do końca, utrzymać ją. W tym miejscu trzeba było później co miesiąc prawie grać przedstawienie, jakiś bar robić, żeby małymi krokami to miejsce właśnie żyło, spłacało się, ale żeby też właśnie kulturalnie, cywilizacyjnie, społecznie ożywiało Brenną. I faktycznie ten dom, taki zresztą tytuł nosi nasz film, stał się domem dla mieszkańców Brennej i całe pokolenia tutaj się wychowały. Już przed wojną tutaj dojrzewało pokolenie polskich patriotów, którzy później w czasie wojny bohatersko zapisali się w historii regionu. Niestety wielu z nich
swoją ideowość i jak gdyby oddanie sprawie społecznej, narodowej przypieczętowało życiem. Wymienić właśnie można chociażby Karola Sabata, który zginął w Mauthausen w obozie koncentracyjnym, Rudolfa Hellera, powieszonego pod Wałką i ostatniego gospodarza tego miejsca, Janka Gaszczyka, który zginął 3 maja 1945 roku, czyli dosłownie na 5 dni przed końcem wojny, w dniu, kiedy Cieszyn był wyzwalany. Jeszcze ostatni nasi bohaterowie ginęli, dając jak gdyby świadectwo swojego heroizmu i którego początki w tym miejscu tutaj się wykuwały. Więc jest to miejsce niezwykłe i tym bohaterom chcemy oddać hołd.